Najlepsze antyfakty w internecie. Raz, raz, raz. Słuchaj, takiego wywiadu to nie ma nikt. To teraz powiem. Wyłącz drinka pił. Takiego wywiadu nie ma nikt, tak? Nie ma nikt. Zdrowie widzów Cloud MMA? Jeszcze raz? Zdrowie widzów Cloud MMA? Zdrowie wszystkich widzów Cloud MMA i powiem... dzisiaj czuję, co to jest walka. Walka byłych sportowców, tylko no, tak jak mówię, no, mało czasu. To jest pierwszy wywiad po walce, tak? Chyba jedyny. Nie dałem nikomu. No, jesteś jedyny, który mnie złapał dzisiaj. Ogólnie jestem trochę poobijany, ale kurwa nie płaczę, nie pękam. Wiedziałem, gdzie wchodzę, po co wchodzę. Był taki moment, gdzie go prawem trafiłem, kolano mi weszło na wątrobę, to żeśmy ćwiczyli. Nie poprawiłem, wiedziałem, jak krzyknęli wszyscy, dawaj, jedź. To poszedłem na maksa, wiedziałem, że zdechnę, no bo co by nie okłamywać. No, 15 lat różnicy. Nie trenowałem, 14 dni trenowałem tak naprawdę. Chciałem serducho dać. Stwierdziłem tak, no, nie będę się poddawał po uderzeniu. Mówię, to już musimy gdzieś wywinąć rękę, głowę. Okej, to odklepię, ale tak do końca wierzyłem, że gdzieś mam szansę coś zrobić. Nie? Marcin Aruszka mówi, super Tomek. Rewelacja, dobra pierwsza runda. Ja mówię trenerze, sorry, ale to nie tak miało wyglądać. No, ja jestem, byłem zawodowym sportowcem, no, mi się nie podoba, że przegrałem, więc ja powiem tak, 2 tygodnie to jest nic. Trzeba 2 miesiące naprawdę dobrze się przygotować. Dzisiaj jestem mądrzejszy, dzisiaj wiem, co to za kawałek chleba. Z czym to się je? Co to za kawałek chleba i tak... Czuję się naprawdę taki, przełamałem jakąś barierę, poszukałem trochę takiej adrenaliny nowej, poza tenisem, poza piłką, wyjście, kibice, to mnie akurat zmotywowało, nie, tylko no jednak trzeba trochę potrenować mocniej, żeby być gotowy na te 3 razy 3 rundy, nie? Tak jak Tomek Sarara, który wytrzymał. Nie było to naprawdę łatwe. Tą pierwszą rundę wytrzymałem, ale wiedziałem, że w drugiej to mnie odetnie kompletnie. Nie? Poszedłem na koniec na maksa. Potem przyjąłem karę ciosów, tak szczerze powiem, to nie jest to łatwe, bo tak boli? No ja sam obolałem, no ale to... Ale znieczulasz się. Przecież wiedziałem, tak. Znaczy, napisz, ja tylko sprawdzę, czy na pewno się nagrywa, bo nagrywa, dobra, na 100%. No, tak, oh. Znieczulałem się, żeby to wypłukać. szczerze powiem, mega kibicowałem Denis i Crazy. Młody fighter z mega doświadczonym, charakternym chłopem. Fonfara przecież kibicowałem mu, nawet dzień wcześniej przed walką zrobiłem sobie zdjęcie z jego tatą, który przychodził na moje mecze, no to tak, nie wiesz, wszystko tak miłe, to tak inaczej to wygląda wśród tych takich kompletnych frykikowców, no ale też dostałem, tak umówmy się, no dostałem konia, który do 30 czerwca był zawodowym zawodnikiem, no i dużo młodszego. No, dużo to jest mało powiedziane, no praktycznie 16 lat, no i no dobra, no ale przecież to nie ma co płakać. Nie ma nad czym. Nie ma nad czym. Szykuję się na następną walkę. Będę na pewno mega przygotowany. Przede wszystkim fizycznie. Nie? Ogólnie Marcin Naruszka mi pokazał, że boks zawodowy nawet i MMA to jest kompletna duża różnica. Moim sąsiadem w Niemczech był Stefan Leko. 8- albo 9-krotny mistrz świata w Muay Thai, 1-krotny mistrz świata w K1. Wtedy w piłkę grałem, nie myślałem nigdy, że tego spróbuję, nie? Ale powiem ci tak, adrenalina mi skoczyła wczoraj. Był taki fajny kick.
No chyba o to chodziło, nie? No, plus połączyłem to też z jakąś fajną inicjatywą sam dla siebie. To było naprawdę mega fajne, bo w życiu nie wolno zapominać, że oprócz zabawy i zarobku też jest chwila na pomysł, na pomoc ludziom, a w dzisiejszych czasach krzywdy się dzieje mega dużo. No i też nie było kompromitacji, no bo zaprezentowałeś się całkowicie solidnie, a nie trenowałeś długo do tej walki. Dobra, nie będę się tłumaczył z kolana, z historii, które ja w tym okresie przygotowawczym, że w ogóle można tak nazwać, 3-tygodniowym, z tego 2 tygodnie tylko trenowałem, bo tydzień nie mogłem trenować kompletnie. W piłce się tak mówiło, jak wychodzisz na murawę, to nie mów mi po meczu, że miałeś biegunkę. Wyszedłem na murawę i nie będę ci się tłumaczył, że miałem kolano na blokadzie, że coś mi się w plecy stało, no bo to będzie kompletne frajerstwo. Wyszedłem, czyli byłem 100% zdrowy. Dostałem w drugiej rundzie 4 bomby. Nie utrzymałem tego. Jestem zły, bo jestem ambitny. Był taki moment w pierwszej rundzie, że uważam, że mogłem przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, no ale tak jak to w sporcie bywa, no czasami, no blisko to nie znaczy, że już wygrałeś mecz, no. Miałem takie spotkania, gdzie prowadziłem 3-0 do przerwy, przegrałem 4-3, gdzie to było nierealne. Prowadziłem 1-0 w finale Pucharu Niemiec z Duisburgiem, przegrałem 2-1, dostając bramkę w 93 minucie. Straciłem mistrzostwo Niemiec w 97 minucie. To jest życie, no. Na koniec jest najważniejsze, że ty chcesz, że walczysz. Mega mi się podobało i Wrzosek, i Wlazło, i wszyscy ci, i od Andrzeja Fonfary, i od Błażeja Augustyna. Mega kulturalnie się zachowywali, w sensie, że je podpowiadali mi, byli, szanują każdego byłego sportowca. No, to jest taka, ja tak powiem, to są rzeczy w życiu, których się nie da kupić. Nie? Nie da się kupić klasy, nie da się kupić gustu, ja zawsze tak mówię. Nie? I to było właśnie zarąbiste, że zarąbiste właśnie było to, że odłożyli wszyscy te animozje międzyklubowe, a tam wszyscy się szanują, ci fajterzy, i to właśnie było, to mnie właśnie zjarało, to mnie właśnie pociągnęło do tego, że na pewno wiem, że będę trenował, czy będę walczył, czas pokaże, ale to było fenomenalne, ten szacunek. Nawet dzisiaj z Partyzanta poszliśmy na obiad, spotkałem Wrzoska, który walczył z Tomkiem Saraną, z moim kolegą z Krakowa. Mega fight to był, takiego zawodowego K1. Zjedliśmy, przywitaliśmy się, no to jest właśnie szacunek, który krąży wśród fighterów i po siłowniach. Aż właśnie o tych relacjach międzyludzkich widziałem, że Mateusz Borek przyszedł na galę, widział twój pojedynek, rozmawialiście po albo przed? Ale ja już powiedziałem kilka razy w wywiadzie, 25 czy 8-letniej przyjaźni, 30 się nie da wrzucić do kosza na śmieci. Nie? Mati se chwilowo żyje swoim życiem, ja nie mam z tym żadnego problemu. Ja mu życzę jak najlepiej, żeby był zdrowy, żeby była jego rodzina zdrowa. Przejrzymy piękne chwile, mamy swoje tajemnice, które nieważne co się stanie, bo nie jesteśmy pętakami z ulicy, one nigdy nie wyjdą na światło dzienne, nigdy. A mamy takie tajemnice, naprawdę dorzuciłbym do nas Piotra Świerczewskiego, Tomka Iwana, Jacka Wąka. To była ekipa, jak to mówią, lambada. Tam się działo, ale to, że mamy inne spojrzenie na niektóre sprawy, on ma swoje racje, ja mam swoje racje, to nie znaczy, że będziemy na siebie żygać. Pracuję, gdzie pracuję, założył jakąś postpopulistyczną telewizję. Jedna tam z osób mi nie pasuje. Bez żadnych zasad. Dla mnie pełny frajer.
i nie mam z tym żadnego problemu. No ale każdy musi ale zarabiać. O kim mówisz konkretnie? Ale ja nie będę mówił o kim. No, przyjdzie czas, dużo klepię tym jęzorem. A czy ja się domyślam, ale... Ale dużo, myślę, klepię, dużo, ale dużo klepię tym jęzorem. Ma, na pewno ma 100% więcej wrogów w Polsce niż ja. Nie lubię ludzi, którzy swoją popularność, swój biznes kreują na tym, żeby jebać ludzi. A on jest typem gościa, który ogólnie niszczy, bloguje, hejtuje ludzi. Powynajmował ludzi, którzy mają na Twitterze swoje konta, którzy na Instagramie. On robi hejt. Jak chce, to zrobi takie komentarze, nie wiem, czy ci ludzie w ogóle o tym wiedzą, zrobi takie komentarze, że ktoś zrobi podobne przewinienie jak ja i zrobią tego, wręcz z niego zrobią, że ma iść do nieba. Mnie tak znegują, że nie mam nawet możliwości się bronić. Nie ma żadnego problemu. On jest jeszcze młody. Ja jestem młody. Przyjdzie czas rozliczeń. Przyjdzie czas rozliczeń. Czuję się mocny. Ja przy tej kolejce też czuję się mocny. Więc spokojnie. Mam jednego faworyta. Naprawdę. Rozerwałbym go na szczępy. Naprawdę. I to nie ja, bo to rozmawiam z wieloma piłkarzami, siatkarzami, piłkarzami ręcznymi. Pełny frajer bez żadnych zasad. Przyjdzie czas, rozliczę te rachunki oficjalnie. Oficjalnie, bo jest mega nieelegancki i w ogóle bez żadnych zasad. Pełna rura, jak to mówią. No to grubo, to już mamy potencjał na... Nie ma, nie, to walki żadnej nie będzie, przecież ja nie będę z nim walczył, bo to 3 sekundy by to trwało. To w ogóle ci tak jeszcze jedną rzecz podkreślę. Czy nie będę walczył z jakimś leszem. Ale szczerze mówię, z wszystkimi chłopakami ze sportu rozmawiam. Nikt go nie lubi. Podparł się tam paroma frajerami kolejnymi, którzy uważają, że są mocni. Ja zawsze mówię tak. Są mocni, mniej mocni, nawet legendy czasami przechodzą na ławkę rezerwowych. Więc spokojnie, przyjdzie czas na rozliczenia. Tak sobie powiedziałem, że dzisiaj tak powiem, masz ten wywiad ekskluzywnie, tylko ty, nikomu więcej nie dam. Powiedz mi jeszcze, Tomek, kogo ty widziałbyś, jeśli chodzi o byłych, ale piłkarzy? Ale... Bo jest dużo charakterniaków, tak jak ty, jak Augustyn, jak Wasyl na przykład, których chciałobyś zobaczyć, już ty jesteś. Ale dobra, jest... charakter... To jest... Zadziorność. No ale dobra, no ale co to ma wspólnego z czym? No? I wiesz, jaka jest różnica, jak masz 35 lat i kończysz grać, uprawiać sport wyczynowy, jak masz 51 lat i od 15 jego nie uprawiasz i musisz się sprężyć. Ale masz charakter, żeby do tego. Ale to nie jest ważne, no ale to nie jest ważne, bo na koniec musisz mieć łeb, że dostaniesz tak, klapsa w głowę, drugiego klapsa, trzeciego i tam musisz stać. I z tego musisz wyjść. To jest takie trochę inne jak piłka. Nie no, to totalnie inne niż piłka, to w ogóle nie ma porównania. No, ale też totalnie inne jak siatkówka, gdzie nikt się z nikim nie styka, a w piłce jednak się zderza. Nie, nie co myślę... Co to za sport, nie? Że się w ogóle nie dotyka. Ale nie myślę na razie o tym. Idę na drina, bo widzę, że Andrzej Fonfara przyszedł. Idę na drina, chilloutuję, wszystko mnie boli, jestem mega opuchnięty. Dlaczego trzeba się znieczulić? Ale w ogóle nie płaczę. Nie ma nad czym. Bo takie jest życie. Chciałeś? To masz. Tata zawsze tak mówił. Chciałeś? To masz. Nikt się tam siłą nie zaciągnął, nie? Do oktagonu. W styczniu będę dużo mocniejszy, uwierzcie mi. Dajcie mi kogoś w mojej kategorii wiekowej, no. A nie młodego na kompletnie starego sportowca. Ja mam nawet w głowie kilka propozycji. Nie, no dajmy, już poza krajami. Na razie dajmy spokój. Pozdrawiam Cloud, pozdrawiam Peszkina z Buju. Namówiłeś mnie w ogóle na tą walkę. Nie było to łatwe, ale było fajne. Było fajne. Jak jesteś gotowy, zapraszam cię na drinka. Dawaj. Dzięki.